kolejny dzień z dobrodziejem. Dobrodzieju, jak ci się dzisiaj spało? Idealnie, to biurko to najlepsze, na czym spałem od lat. Dobrodzieju, musimy się przespać do nocy, bo jak wiemy, dobrze. Rzeszów nocą jest najbezpieczniejszy. Najlepszy Rzeszów nocą, uwielbiam. No. Od razu lepiej człowiekowi się robi na duszy, kiedy tak nocą sobie pobiega. Dobrodzieju, jedno jest pewne. To tak, zrobiliśmy dużo już dla rzeszowian ostatnie czasy. I wydaje i zasady rzeszowskie są proste. Jeśli rzeszowianie potrzebują pomocy, musimy pomóc. Tak się składa, że już żaden rzeszowianie nie potrzebuje pomocy. Wszyscy rzeszowianie otrzymali pomoc. Doskonale. Dokładnie. To jest raz. A dwa, że dzisiaj jest czwartek. A jak jest czwartek, to można robić zadania główne. A, no tak, oczywiście. No, każdy wie, hashtag czwartki zadania główne. No, dokładnie, to dlatego oczywiste. Dzisiaj zrobimy zadanie główne. Ale na początku chodźmy po zrzut, bo tu jakiś niedaleko jest. No. A jak wiadomo, zrzut niedaleko, to zrzut niedaleko. Ajajaj, dobra. Dobra, idę. Niedaleko był? No niedaleko w sumie. O, gdzie tam to? Gdzie takie dziwne światło niebieskie. A, czemu widzę, takie, widzę. Czemu takie niebieskie światło? Dziwne. Dawaj mnie tu tą... Dobra, otwieraj to, ten rzucik. Ale dzisiaj leje. Leje jak zebra, że tak powiem. Paskudna pogoda w Rzeszowie. To prawda. Okropna pogoda. Co to za dziwne niebieska poświata? Ogólnie rzecz biorąc, jakieś 2 tygodnie temu Jade się chciała spotkać z nami w wagonie. Chyba aha. Nadal tam czeka. Cierpliwa. No, tak jak pamiętam. 2 tygodnie temu coś mówiła, że czeka na nas w wagonie. Chyba nadal czeka. Że tak powiem, Rzeszów potrzebowała pomocy. No to chyba poczekała, co nie? Uwaga. Kurde, dobra, gdzie ta Jade? Ostrożnie. Nie musimy ma... tu ostrożnie. O nie! Pościg! A! O, uciekaj, la, Matulu! Uciekaj! Szybko! O, mam! Chyba bezpieczną strefę. Uciekłeś? Tak, zgubiłem. Dobre, dobrodzieju. Ale blisko takie... było. Rzeszów nocą tak ma. Najgorzej. Gdzie oni są? Ci typiarze. Kurde, gdzie ty tam jesteś? Tam. A, ale ta latarka to też takie badziewie, po prostu kupiliśmy w kiosku, że świeci tyle co nic. No, Jay tak dawaj. Prosiła, żebyśmy jeszcze do niej przyszli nocą, bo nocą jest fajniej. No, skoro tak mówi, to musi to być prawda chyba, co nie? No raczej! No chwyć się, ty cymbale! No najgorzej, no co za upośledzony jakiś. Dawaj mnie tutaj. Co to jest? Dobra. Dobra, ja już czekam na ciebie przy wagonie. Dobrze, już lecę. Lecę. Terererererere. Przez noc Rzeszowie. Wspaniała atmosfera, mili ludzie. Dobra. Hopla. No, mam nadzieję, że wytrzymała przez te 2 tygodnie, kiedy nas nie było. Chodź do dobrodzieju. Idę. Się tam powygłupiasz. Dobrze. No. Jak ty daleko? Czy ja pobiegłem w ogóle w innym kierunku chyba? Chyba się też machnąłeś, co nie? Tak mi się wydaje. Ale już jesteś całkiem blisko. O, chodź do dobrodzieju. Hopla! Chodź mój ninja małżonku. Chodź. Dobrze, tutaj jestem, opla. Hej, chodź tu, zobacz to. A jednak czekała. A jednak. Coś się kroi w tamtej szkole. Tahir kazał swoim ludziom godzinami targać pudła. Sprawdźmy, co kombinują. Co jest w skrzyniach? Dobre pytanie. Jeśli to antyzyna, musi być nasza. Dojeżdżamy do frontowej bramy. Hmm.
Najgorzej, że mają karabiny maszynowe. No. Niedobrze. Będzie. Będzie bitka. Musimy się przekraść do środka. Ale damy radę. Jesteś ninja, a ja jestem szeryf. Nie lepiej ich zastrzelić? Nie. Prawo rzeszowa mówi jasno. Jak możesz się pokradać, to się poskradaj. O nie, najgorzej! Pieprzony Tahir. Powinien się smażyć w piekle. Musimy... Cholera. Gdzie ona pobiegła? Ale się wykradła. Myślałem, że go przeszuka, że sprawdzi, czy ma pieniądze przy sobie. Dobra. Ile bandziorów jest w środku? Widziałam tylko tych, którzy poszli za Tahirem. Ale na pewno jest ich więcej. Powinniśmy użyć różnych wejść. Osobno przeszukamy większy obszar i narobimy mniej hałasu. Mniej hałasu? Słyszałeś? O nie! To bo... no, widzę. Słyszałeś? Musisz wyciągnąć karabin maszynowy. O Boże! Bloki zombie mnie zaatakował zaskoczenia. Ale mnie zaskoczył. A masz, ty piaszu. Dobra, musimy znaleźć tu jakieś wejście, wiesz? Wejście, tak. O, wtedy będzie chyba dobre miejsce, chodź. Mówisz? A nie, jednak zamknięte. Kurde. Niech to. Będziesz musiał wejść tą samą drogą, co ja. Mam nadzieję, że w razie czego uda nam się znaleźć inne wyjście. Idź do nadbudówki na dachu. Nadbudówka na dachu? Nie ma problemu. O. Wow! Uratowałem, uważaj jeszcze ten atakujący. Nie żyje. Że powiem, wyciągnąłem karabin maszynowy, bo mogą być tu ludzie z Rajsa. O nie, biegasz! Ej, uwaga, jest szybki, o kurde, wyczaił nas. Musimy go zabić. O kurde, leci za mną! Najgorzej! Bladeuszu, ratuj! Aja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 j! Spróbuj go! Dobrodzieje, spróbuj go zgubić! Skocz na w dół po prostu! Zostaw mnie! Nie! Zostaw mnie! Nie goń mnie! O, dobra. Chyba się udało. Ja z nim walczę po prostu! O! Najgorzej. Kurde, ale jest... O kurde, gonią mnie gdzieś. Ale dobra, może się zgubię ich. Dobra? Trochę amunicji straciłem na tych gówniarzy, ale... Gdzieś tu biega, ty piasz. Dobra. Wracamy na dach. Ja tu jestem już. Dobra, chodź szybko do tych drzwi. O nie, znowu nie zobaczył. O nie, najgorzej! Kurde, nie ta rzecz! O nie, walczymy z nim? Nie wiem, kurde. Gdzie on jest? Dobra, cicho, tu, nie wiem. Cicho, kucy, jest tu. Dawaj, strzelaj w niego, ja go będę strzelać, latarkę chcę zmienić. O nie, spadł. Wiem, ale dawaj, strzelaj go. Strzelaj w głowę. O nie, spadłem, najgorzej. O kurde, nie, spadłem. Ajajajajaj. Dawaj. Kurde, gdzie on jest? Chodź, zamknij drzwi może, do zmiany. Kurde! Ajajaj! O nie, muszę uciekać. Dobra, uciekam. Ile masz czasu? 24 sekundy, zgupik, na dół. Dobra, zgupik. Schodzę. 20 sekund. Wow! Zgubiłem? Dobra, 15 sekund. Dobra, zdążę. Dawaj. 10 sekund, podnoś mnie i do środka wbijamy od razu. Dawaj, dasz radę. Dobra, wstawaj. Chodzimy do środka! Zamknij te drzwi! Ale kurde, akcja! Czekaj, uleczę cię! A ja się już wstałem, dobra. Dobra, nieważne. Dobra. Dobra, straciłem uleczę trochę amunicji, ale udało nam się. Kurde. Jaka panika, co nie? Jaka masakra, bym nawet powiedział.
Aj, co, lamusie? A drzwi nie potrafię otwierać. O, muszę się zrelaksować przez otwarcie tego zamka. Patrz, jak tutaj lamusy po dachu biegają. Co za lamusy. Ty jesteś, ale silny twardziel, co nie? A masz! A przez okno nie mogę? Nie mogę przez okno. Dobra. Daj, otwieram tą skrzynkę. Otwórz. Trochę amunicji zmarnowaliśmy, ale nie szkodzi, jak to się mówi. Ej, nie udało nam się w końcu ich pokonać, za silni są strasznie. No ja w niego władowałem tyle, chociaż w sumie to dosyć mocno sprayowałem tym. No, ale co tam. O, dobra, mamy wejść. Chodź, włazimy do środka. Udało się. Było blisko do umierania, ale nie tym razem. Ach, ta Jade, zawsze chce w nocy atakować, co nie? Kurde, ta Jade to jakaś nienormalna jest, przecież mówiliśmy, że w ciągu dnia będzie lepiej. Sprawdzaj klasy. Dobra. Najpewniej zapasy trzymają właśnie tam. Dobrodzieju, tutaj... Powinny być jakoś poopisywane. Żargon wojskowy jest dość prosty, nie powinno być problemu z rozszyfrowaniem. O. Musimy tu być ostrożni. Tu mogą czaić się ludzie z Rajsa. A ludzie z Rajsa równa się karabin maszynowy. Więc miej dupę otwartą. Dobrze. I umysł też otwarty. Mam dupę szeroko otwartą. No. Tak jak lubisz. Na razie teren czysty. O! To jest sala do biologii. Szafa? To właśnie w tej szkole się uczyłem dobrodzieju. Co ty ga? A, no tak, rzeszowiańska szkoła biologii. No tak, tak. Dokładnie. To właśnie w tej szkole uczyłem się. Ach, pamiętam te czasy. I wizyty u dyrektora. No nie. I u WF-isty w kantorku. Tak, pamiętam. O, papieroski lubię. A tutaj coś jeszcze jest? Nie ma. O, ktoś tu strzałkę namalował. Chodźmy zbadać to. Podejrzanie spokojnie jest, dobrodzieju. Tak, zdecydowanie. Tędy nie wejdę. Czujesz coś? A co to za korytarz? To otwarte jest? A nie. Myślałem, że można te drzwi otworzyć, ale nie można. No tak gdzieś musi być. Tam, na końcu? Ruszcie się, cholerne łajsy! O! Nie mamy całego dnia, a nie uśmiecha mi się zostawać tu na noc. Czy któremuś z was, durnie, wpadło do głowy sprawdzić piwnicę? No pewno, że nie, skoro klucz wciąż tu jest. Brać się do roboty! Ej, otwieraj szafki, szybko! No dobra. Dobra, słyszałeś? Ludzie z Rajsa szukają czegoś w piwnicu. Dobrze. Musimy to sprawdzić. Piwnica w szkole? Moja ulubiona. Wow! Dobra, zastrzeliłem typiarza jednego. O nie, alarm, dzwonek! Na przerwę, szybko! Wyłącz to cholerstwo! Zaraz zaczną tu ściągać przemieńcy! O nie! Mamy kogoś, kogo tu nie powinno być! Znaleźć go! A! O Boże! A! No, mnie zaskoczył! Dawaj go skopa! O! No! Ja się straszyłem, kurde! O, kolejny! A masz, typiarzu! Skurwa, mać, Crane! Skurde, mal! Dobra, zaraz to wyłączę, spokojnie, Jade! Dobra, dobrodziej, wyłączyłem. Dobra, wyłączyłem. Muzyka. O, dobry jesteś. O! Ale mnie zaskoczył. Czy ktoś? Jeszcze ktoś, nie? To mają być ludzie z burmistrza Strajsa? Chyba u was w domu. Uważaj. Może mieć karabin. O, ma zombie! Ale mnie zrzucił się. Dobra, mam go. Ale się na mnie rzucił. Siedział na kiblu obóz jeden. Kurde. Nic nie powiedział. Dobra, ani tu są szafki do przeszukania. Niby powinniśmy wykonywać misję, bo jest klimatycznie, ale warto przeszukiwać te szafki. Dokładnie, nigdy zawsze. Nie wiadomo, co można znaleźć w takiej szkole. Może przejść? Na pewno. O! Ale żeś go trafił! Pozdrowiony! Co masz? Ludzie z Rajsa? Chyba u was w domu. Idziemy dalej. Pamiętaj, dupa dookoła głowy. Do góry znowu? No, widocznie tak, bo to tak szkoła jest zbudowana. Chodziłem tutaj, zawsze się gubiłem. Patrz, uciekł jakiś twarz. O! Uwaga na zombie! Pokazałeś temu zombiakowi. O, kurde, uważaj! Mimik! Umiera! Dobrze. O, szafeczka, to lubię, alkohol. Zawsze pani wyciągała alkohol na lekcji, pamiętam. A tak. Ach, co to były za czasy. Tu nic nie ma. Kibelek?
Nic. Sprawdź kibel. Nic. Dobra, idziemy dalej. Beznadziejnie. Tu biblioteka. O Boże, ty! Au! O Boże, ty! Ale uważaj! Jeszcze kolejny. Jeden faniak. Dobra, mamy go. Jest tam na daleko jeszcze, uważaj. Trochę mnie zaskoczyli generalnie, bo się nie spodziewałem. O, widzę go. A chciałem szafkę przeszukać tylko. Dobra. Zatłukłem. Ale to jakieś biedaki, nawet broni nie mają. Co nie? Bo ja wszystkie zabieram. Co? O, tu coś jest. Musimy te skrzynki chyba potwierać. No. Otwieram. Poczekaj. A tu jakiś tajny. Jade, nie ma tu antyzyny. Wygląda na to, że będziemy musieli omówić to inne wyjście. Ale nie byłem jeszcze w klasie C. Piwnica jest dość spora. Znajdź klucz. Spotkamy się na dole. Dobrze. Co tu jakiś... Kurde. Właśnie nie wiem, co tu robili. Dziwne. O, kantorek. Moje ulubione miejsce z dzieciństwa. O, tam Mefista rezydował. Dokładnie, tak było. Najlepiej. Czyli krótko mówiąc, znowu nie znaleźliśmy tej całej antyzyny. Niedobrze, panie, no, te dobrodzieju. Może trzeba było jej nie palić w pierwszej kolejności, jak mieliśmy jej pełno. Też tak właśnie sobie myślę. Myślę sobie, że generalnie to jesteśmy trochę upośledzeni. Tak. Ale czego można było się spodziewać po braciach Rzeszów, co nie? No tak. Kurde, jak tu się idzie to dalej? Na dół czy coś? Musimy znaleźć tu jakieś przejście. Chyba. A co tu? O! Tutaj? Rozwaliłem to za pomocą moich umiejętności kopalniczych. Chodź do dobrodzieju. Dobrze, idę. Słyszę coś? A nie, to tylko zombiak. No, a ty. Czemu nie mogę kopa kończącego? Ja nie wiem. Bo musi się dobrze ustawić. Jak go cały czas kopać, to nie działa. Kurde, co za... No to jeszcze o, raz. Rzecz. To mi się podoba. Ej, jakiś ten znalazłem. Książkę, weź sobie weź. O, książka biorę. No. Gdzie ty tam masz tą książkę? Tam w szafce była książka. Weź ją. Przyda się. W szafce. Nic tu nie widzę w żadnej szafce. Ej, leżeć! Co to za wstawanie? No, właśnie. Nie ma wstawania. O kurde, zombiak. Ale o, się wstrzymał. Zapalniczek? No, nieźle. Tu. Kabel zasilający. O, arezon. Ej, jakbym tu już był. Dobra, chodź dobrodzieju. Chyba musimy się udać do piwnicy dzisiaj. Dobrze. Tak mi się wydaje. No czy i coś? O kurde, wybuchający, uciekaj! O, ale urwał. Ale urwał. To prawda. To chyba tutaj te dobrodzieju. Dobrze. Droga prowadzi prosto do piwnicy, a wiesz co to znaczy? O kurde. O nie. Nie używaj tu strzały na prąd, bo porazisz cały świat, pamiętaj, ty dobrodzieju. Dobrze. Wow! Biegacz! Możesz ty. Kurde. A! To było. Żyjesz? Nie wiem, wystraszyłem się. O Boże! O! Ale wybuchłem. Dobra, nieważne. Wyleczę się. Kurde. O nie, męska ubikacja, też to pamiętam. Tak, jakby to było wczoraj. Aj, gorzej. Pamiętasz to, dobrodzieju? Tak, pamiętam. Kiedy chowałem się w szafce, żeby podglądać innych. Tak było. Innych kolegów z klasy. Dokładnie. Ach. Kurde, gdzie tu? Tutaj. O, dobra. Nic nie widzę, a widzę. O, Jade'u. O, to tam Jade? Pomóż mi. No dobra, niech będzie. Boże, Crane, ale z ciebie dupa. Może po prostu wystaw łeb za drzwi i wrzaśnij. Tu jesteśmy, zapraszamy. Ale narzekasz. Ej, czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Boż ty, w życiu. To jest... plastik C4, no nie? O.
Słuchaj, zabierz to i wracaj do wieży. Ja zajmę się tymi dupkami. Nie zgrywaj durnia, stawimy im czoła razem. I zaryzykujemy, że to odzyskają? Mowy nie ma. Wracaj do wieży. Do zobaczenia. Obiecaj mi, że nie dopuścisz Rahima do gniazda. Tak, jasne. Obiecuję, obiecuję. Idź już. Pamiętasz Rahima? To ten typiarz, co nam dawał zadanie od burmistrza Strajsa. Tak, czas tak. Chyba na walkę z bossem. Ej, Cilo, poddał się. Poddał się. Ej! Albo nie! A, oszust! Dawaj. Dobra, dobrodzieju. Nie oszczędzaj amunicji, że tak powiem. Nie mam zamiaru. Dzisiaj czeka nas największa walka. A nie, nie była to największa walka w historii. Była to taka mini walka, że tak powiem. Ale mogła być największa, ale nie była. Ale biedaki. Dobra, musimy znaleźć tutaj jakieś wyjście chyba. Co tam znalazłeś, bladuszu? Drzwi. O, najlepiej. Ale pójdziemy tymi. Dobrze. Chodź, czy trzeba ją wypuścić szkołę? No dobra, czemu nie w sumie? Możemy opuścić szkołę. Cholera. Wyruszyliśmy z Jade na poszukiwanie antyzyny, a znaleźliśmy materiały wybuchowe. Najgorzej, to nie antyzyny szukaliśmy, a znaleźliśmy materiały wybuchowe. Niedobrze. Dobra, to dobrodzieju. Wychodzimy stąd chyba, co nie? Dobra. Kurde. O Boże, nie! Co to jest? Jaki Quasimodo! Ej, coś nam spadło z dachu, mi się wydaje. A, to tylko zombiak. To znaczy, że szowieni. O, dobrze. Dobry obywatel. Wow! Dobra, wydaje mi się, że czas najwyższy na maczetę kurek. Tak, uwaga, myślę, że to dobry pomysł. Uważaj, bo jest nocą, a jak wiadomo... Mówiłeś wcześniej, że będziemy musieli pogadać, jeśli nie znajdziemy antyzyny. Oli, a, typiesz, pościg! O kurde, uciekaj! Dawaj, spadamy z tą dobrodzieju, nie ma co! W porządku, Jade. Spokojna głowa. Dobra, zgubiliśmy go chyba. Oje! Tego nie wiem. Dlatego biegnij lepiej! Biegnij, ile dupa w siłach! Lecę! O nie, pościg znowu, najgorzej! Dawaj! Dawaj, dobrodzieju! Uciekaj! Dawaj, dobrodzieju, biegnij! Chyba mi się udało. Albo i nie. Dlatego nie oszczędzaj dupy, biegaj! Ała, spadłem na moje dwie... O Boże, zombiak! Ale się wystraszyłem. Ja chyba zgubiłem. Ja jeszcze nie. Dobra, ja też chyba zgubiłem. Chyba. No, bezpieczna strefa tu jest. Najlepiej. Sam, o kurde, a mnie znowu złapał. A to typiasz. To jest bezpieczna strefa. Kurde. Bezpieczna strefa? Sam jesteś bezpieczna strefa. Musimy iść do wieży. Wróć do wieży, masz napisane nawet. Dobra. No. Dzisiejszy odcinek będzie się nazywać Odwiedzamy starą szkołę Bladeusza. Najlepiej. O ty typiaszu. Nie lubię tych szybkich gnoi, co nie? O, szybkie są te wariaty. O, skrzynia to jest. O ty. Dobrze, że nie są wcale tacy silni. Otwieram se skrzynię dla relaksu. A to dobrze. Pamiętaj o przeszukiwaniu śmieci, to jest bardzo ważne. No, co jest, kurde? Otwieraj, przecież to średni zamek. Ja to powinienem na raz otworzyć. Kurde mol. O, idealnie, otworzyłem. Co tu jest? Jakieś badziewia. Chodź, dobrodzieju, wieża jest tuż. Chodź, pogadamy z ludźmi z wieży. Bardzo mnie ciekawi, co takiego będą chcieli nam powiedzieć do dobrodzieju. A znowu w wieży. Wreszcie. Chodź, no, pogadamy z typiarzami. Ale nas tu dawno nie było. Ten chce nam coś powiedzieć. Co tam? Jak zwykle zresztą. Hej, widziałeś ten dom, z którego unosi się... Boże, on ciągle tym domie, nawiedzony. Za każdym razem. Daj sobie spokój, siano w końcu. Dobra, pomóż z Rahimem o gnieździe? Możemy pogadać? Oj, nie. Ale wiem. Z Rahimem? Ale nie musimy. A dobra, weźmy ten. Dobra, poczekaj. Dobra, pogadajmy z tym Rahimem cały.
Generalnie, dobra. Rahim kiedyś spadł z dachu, co nie? I dlatego teraz jest taki dziwny. No, prawie spadł z dachu, no jak w wiadomościach był. Co nie? Pochujmy się tam w ogóle wpierdalą. No, dobra, chodź. Pogadamy z typiarzem, na górę trochę. Pewnie na dachu znowu siedzi. W obóz jeden. O, to jak zwykle, co nie? Tylko dach. Tylko by piwka na dachu pił. No. Crane, Said mówił, że znaleźliście środki wybuchowe. Zajebiście facet. Jade mu je dała. Said kiedyś był saperem, to i zna się na tych rzeczach. Mieliśmy szczęście, ale... szczerze mówiąc, wolałbym antyzynę. Mój koleś Omar upewni się, że Said da do nich dobre zapalniki. Musimy mieć możliwość zawinięcia się stamtąd, zanim wszystko pierdyknie. My? Nie będzie tam żadnych nas. Oczywiście trzeba wysadzić to gniazdo, a teraz mamy nawet jak. Ale sam to załatwię. Ale... to mój plan. I wykonam go co do litery, obiecuję. Ja pier... teraz cię nie przekonam, nie? Spoko. Skontaktuję się z tobą, jak Said skończy z tymi zapalnikami. Więc jesteśmy umówieni? Chyba tak. Czy jesteśmy umówieni? Tak. Jesteśmy umówieni. I jeszcze jedno. Co jakiś czas trafiam na takiego dziwnego zarażonego. Doktor Zir jest w ciężarówce, chcę z nim o tym pogadać. Nie, jest w szpitalu. Odwiedza doktor Lenę. Dzięki. Pogadamy wkrótce. Dobrze. Dobra. Ach, proste zadanie dla Rzeszowian. Prosta dobra. Sprawa. Dziwny, że ten? Dziwny ten? Pomóc doktorom o dziwnym zarażonym? No dobra, to chodź, pogadamy dobrze, z doktorem tak, o tym dziwnym zróbmy. Zarażonym. Czemu nie? Gdzie on jest? A on niżej. Doktor musimy Zero zejść. To w szpitalu tam siedzi. Doktor Zero jak już. Z doktor Queen. Ale tym razem pogadamy z doktorem Zerem? O, jest doktor Zero, chodź, pogadamy doktor Zero. Doktorze, masz chwilę? O, Kane. Tak. Jak mogę pomóc? Crane, pamiętasz jak mówiłem o tym... dziwnym zarażonym, tym, który uciekł na mój widok? Właśnie widziałem kolejnego i zrobił to samo. Chyba słyszałem, jak twoi koledzy mówią o tych stworach. Nazwali je sprinterami. One chyba preferują niektóre części miasta, ale wychodzą tylko w nocy. Może dałbyś radę jednego złapać i przynieść mi próbkę jego ciała? Widzisz, przyszło mi tak do głowy, taka luźna myśl, że jeśli te stwory preferują miejsca, w których zostawiłem moją przynętę, cóż, lepiej się zbytnio nie ekscytować. Zdobądź tę próbkę, proszę. Musi być świeża, więc wróć do mnie od razu. Dobra. No to gdzie mogę ich znaleźć? Podobno nasz kwatermistrz wie, gdzie można je spotkać. Kwatermistrz wie? No nie. Dobra. Ej, czy ja dobrze widzę? Czyżby były nowe misje od Rzeszowia? O, najlepiej! Doskonale się składa. To pogadajmy. Myk. Zdaje się, że parę zdrowych osób jest na bazarze i wiedźma jest jedną z nich. Jeśli ktokolwiek miałby samą gadaniną zapewnić sobie bezpieczeństwo, to chyba Dalia, nie? Powiedziałeś, że jest wiedźmą? To ona twierdzi, że jest wiedźmą. Twierdzi, że dzięki tym pierdołom wudu, które odstawia, zarażeni nawet jej nie tkną. Podobno może bez szwanku spacerować po całym mieście. Nocą. Może wie coś, czego my nie wiemy. Może i tak. A może jest tylko staruchą szpetną jak Mulica, co? Ale śmieszek, co nie? Ale za żartem zarzucił. Poczekaj, a to było zadanie dodatkowe? Zobaczmy. Nie. Oto i on. Tylko tak sobie powiedział. Dobra, tu jeszcze jest jakiś typ z wykrzyknikiem. Też z nim pogadajmy. Dobra, gdzie? Tutaj. O, tutaj. Ten, Mesut. Mesut. Siema, Mesut. W szkole jakichś ludzi. Ciekawe, co oni tam robią, nie? Aha, to tyle. No nie. To se pogadaliśmy. Ten Mesut, no dobra, to jest taki kawalarz. No, pogadamy sobie z tym kwatermistrzem. Zobaczymy, co ciekawego ma nam do powiedzenia ten kwatermistrzały. No, jakie tajemnice skrywa. Zir poprosił mnie o przyniesienie mu próbki tkanki tych dziwnych zarażonych, których widziałem przed szkołą. No i dawaj. Wiesz, sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. Na tablicę? O, kletki dla dzieci, blady uszu, moja ulubiona misja. Zadania! Biorę. Przyjmij. Części elektroniczne? Też przyjmij. Też weźmiemy. Dobrze. Zadania! To lubię. Ale teraz, chodźmy jeszcze pogadać z kwatermistrzem. Zobaczymy, co ciekawego ma nam do powiedzenia. Służyć? Doktor Zir mówi, że wiesz, gdzie szukać tych tam w... sprinterów. Wiesz, bardzo szybcy, z zielonymi wrzodami. A tak, jasne. Mogę pokazać, gdzie bywają. Tu, tu
I tu, chociaż moim zdaniem, nie ma co specjalnie szukać kłopotów, jeśli te nie szukają ciebie. Mądra maksyma, dzięki. Ale powiedział. Ma coś jeszcze dzięki do tego? No dobra. Udało ci się uprzeć. No zobaczcie, dostał zrzut. Zrzucie, co? Imponujący wyczyn bez dwóch zdań. Nie, że wpadłeś. Dawno się nie widzieliśmy. Masz jakieś pierdoły? Mogę jakoś pomóc? I to tyle w sumie. No i dobra. Co teraz? Złap śniadanie. Dobra, dobrodzieju. Wydaje mi się, że to będzie dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Idealnie. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, gdzie chodziłem do szkoły. Dokładnie. Teraz już wszyscy wiedzą. A był to Rzeszów. Piękny Rzeszów, najlepszy. Dokładnie. Tak więc, elo, elo. Czułem.